Dzień dobry, po raz kolejny witam Państwa w podcaście Znak Litera Człowiek, mówi Marcin Piotrowski. I po raz kolejny witam Państwa przy okazji rozmowy o książce czeskiej. Dzisiaj będzie to druga już u mnie książka Jerzego Hajczka, Rybia Krew. Poprzednio opowiadałem Państwu o książce Selski Baroko. Książce hajczka, która została nagrodzona w kategorii proza nagrodą Magnezja Litera. I Rybia Krew kontynuuje tradycję hajczkowych książek nagradzanych, bo także ta książka dostała Magnezję Literę, tylko dostała ją w kategorii Książka Roku. Nie w kategorii proza, tam jest kilka kategorii przy tej nagrodzie. Dostała ją w kategorii Książka Roku. Była to książka roku 2013, natomiast ona ukazała się w oryginale w roku 2012. Ja czytałem polski przekład tej książki, autorstwa Doroty Dobrew, który ukazał się w roku 2015 i ukazał się w ramach serii Czeskie Klimaty w wydawnictwie Książkowe Klimaty. Rybia krew, warto to powiedzieć, jest drugim, można byłoby powiedzieć drugim tomem, drugą częścią tej słynnej Hajczkowej try, wiejskiej trylogii moralnego niepokoju. Mówię drugim tomem, mimo że te książki nie są ze sobą powiązane poprzez akcje czy poprzez bohaterów. Znaczy te książki są zarówno Selski Baroko Jaki rybia krew, jaki zaklinacz deszczu, o którym będę mówił wkrótce. Te książki nie są ze sobą powiązane przez bohaterów, one są ze sobą powiązane przez pewien typ opowieści, typ zdarzeń, który ma tam miejsce, przez sposób postrzegania świata, przez dylematy, które się tam pojawiają. Więc mówi się o tym, że to jest trylogia. Natomiast można te książki czytać w dowolnej kolejności, dlatego że one nie są ze sobą, jak wspomniałem, bezpośrednio, fabularnie powiązane. Rybia Krew jest książką dosyć sporą. Ona ma w polskim, w polskim wydaniu 520 chyba stron. Ale jest książką, którą. Czyta się właściwie te 500 stron ponad, przelatuje tak, że nie wiadomo kiedy. Hajczek pisze bardzo sprawnie. Hajczek potrafi pisać. I Hajczkowi też udało się w tej książce, wydaje mi się, zrobić rzecz dosyć wyjątkową. Dlatego, że o ile, no może nie wyjątkową, ale udało mu się coś zrobić z powodzeniem. Coś, co. Mam wrażenie, odbiega nieco od tego, co widzieliśmy w Selskiej baroku. Bo w selskim baroku głównym narratorem, główną postacią, głównym bohaterem był mężczyzna. Natomiast w rybie i krwi jest to kobieta. I Hajczkowi udało się zbudować bardzo wiarygodny, jak dla męskiego czytelnika, bo trzeba pamiętać, że no, też jestem tutaj warunkowany tym, kim jestem i jak odbieram tę książkę. Natomiast udało mu się tu z mojej perspektywy zbudować bardzo taki wiarygodny psychologiczny portret kobiety. Kobiety na różnych etapach swojego życia, tak bym powiedział. Natomiast całość jest bardzo taka trzymająca się życia. Byłem, przyznam, zaskoczony tym, że hejczek potrafi tak jednak wczuć się w psychologię kobiety, kobiecą, w trochę kobiecy sposób postrzegania rzeczywistości i przenieść to na karty książki. I kiedy mówię o tym kobiecym sposobie postrzegania rzeczywistości, to nawet widać to chociażby w scenach erotycznych, które gdzieś w tej książce się pojawiają, ten wątek cielesności, on jest tutaj obecny, ale jest pokazany w sposób bardzo delikatny, taki nienachalny. Powiedziałbym, że właśnie w sposób kobiecy, i nie mówię tego pejoratywnie, nie mówię tego oceniająco. Tak myślę, że. Jak ja odbieram, na ile ja znam kobiety, to kobiety w ten sposób myślą o pewnych rzeczach związanych właśnie z miłością, z fizyczną miłością, z bliskością. To się tutaj udało zrobić dobrze. Ale kiedy mówię, że ta książka pokazuje kobiecy punkt widzenia i kobiece bohaterki, to mam to, to chciałem powiedzieć znacznie więcej, bo to nie jest tylko Kwestia, kwestia erotyki, która, jak mówię, ma, ma tu rolę, może nie marginalną, ale ona gdzieś jest, gdzieś jest tutaj w tle. O czym jest Rybia Krew? Rybia Krew to jest historia kobiety, ale to jest historia też kobiecej przyjaźni. To jest też historia takiej grupy znajomych swego czasu określało się taką grupę znajomych mianem paczki, a swego czasu to, to są lata 80. XX wieku. Dlatego, że ta książka, mimo że zaczyna się na początku lat 2000, bodajże w roku 2005 albo 2008, i kończy się w roku 2008, to 90% tego, co się w tej książce wydarza, to jest historia, która jest historią z przeszłości, historią, którą tutaj poznajemy, dlatego że główna bohaterka na początku książki wraca, przyjeżdża na jakiś czas do Czech. Ona mieszka w Holandii, wyjechała tam, wyjechała w ogóle z Czech dosyć dawno temu. Nie wiemy dlaczego. Na początku przyjeżdża do Czech z powrotem, dlatego że ojciec jej przeszedł operację bodajże związaną z biodrem, jest już starszym człowiekiem i przyjeżdża na miesiąc po to, żeby pomóc mu przez ten miesiąc się zaadaptować do normalnego życia, żeby on się mógł nauczyć chodzić o kulach, żeby te kule odstawił później, żeby mu w tym czasie gotować, wspierać go po prostu w takim, w takim normalnym życiu. I przyjeżdża bohaterka z listą. Zrobiła sobie listę osób, które w ciągu tego miesiąca chciałaby spotkać. Ta książka też kończy się w roku 2008, czyli no, spotykamy się z bohaterką właściwie tuż przed wylotem, czy tuż przed powrotem, już wiadomo, że on nastąpi. Natomiast, jak wspomniałem, znacząca część tej książki, 90%, to jest historia, która wydarzyła się, i ta historia opisuje ludzi, czy tam pojawiają się ludzie, których, których bohaterka ma na liście i z którymi chce się spotkać, z którymi chciałaby się chciałaby porozmawiać? Całość historii, wydaje mi się, będzie bardzo bliska osobom, które dorastały w latach 80. I to dorastanie w latach 80. w Czechosłowacji i w Polsce, wydaje mi się, było bardzo podobne. To były Podobne zespoły, to były podobne zachowania, to był bardzo podobny system polityczny, w którym, w którym ci ludzie funkcjonowali to była bardzo podobna władza, która funkcjonowała. I nawet podobny kontekst nazwijmy to kulturowy. I te lata 80. są tutaj pokazane bardzo wiernie, natomiast dla mnie szalenie interesujące było to, że to nie są lata 80. które poznajemy z perspektywy miasta. W rybiej krwi Hajczek pokazuje nam lata 80 z perspektywy małej wioski, która jest, mieści się gdzieś pod czeskimi Budziejowicami i jest to świat zupełnie inny. To jest też świat, który znamy z Polski, ale to nie jest świat Pragi, to nie jest świat Krakowa, to nie jest świat brna, ani Wrocławia, ani Warszawy. To jest świat małej wioski, i w tej małej wiosce mieszkają całkowicie normalni ludzie. Prowadzą normalne życie, fascynują się podobnymi zespołami, mają swoje problemy. I jest to coś pięknego. Jest to napisane wspaniale. Ja przyznam, że mało w ogóle czytałem książek o wsi, mało czytałem książek o, w szczególności o młodzieży na wsi. Jakoś ten temat mi, mi umykał. Nigdy o tym, sam pochodząc z małego dosyć miasta, bo z Nowego Sącza, które też było miastem prowincjonalnym, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jak to jest, jeżeli mieszka się w wiosce, która ma tam kilkadziesiąt domów. A tutaj poznajmy taką perspektywę. Co więcej, poznajmy perspektywę wioski, która jest w pewnym Stanie, nazwijmy to, rozedrgania. A ten stan rozedrgania związany jest z tym, że ta wioska wkrótce zniknie z powierzchni Ziemi. A zniknie z powierzchni Ziemi, dlatego że w okolicy buduje się elektrownia atomowa. I ponieważ elektrownia atomowa potrzebuje dużo wody, więc zostanie zbudowana zapora, podniesie się poziom rzeki. I część domów zostanie zatopiona. A część domów pozostała w, w okolicznych innych wsiach zostanie wyburzona z powodu strefy bezpieczeństwa wokół tej elektrowni. I Historia, która rozgrywa się tutaj właściwie na przestrzeni 15 lat, bodajże od roku 1983 do roku 1991, czy 90. To jest historia znikania wsi, to jest historia przyjaźni, to jest historia próby przyjaźni, która gdzieś tam ma miejsce, historia pierwszych miłości, historia pierwszych zdrad, historia dojrzewania, takiego prawdziwego dojrzewania w czasach komunistycznych. Na to wszystko nałożony jest wątek. Znikania tej wsi, zastanawiania się nad swoją tożsamością, próby odnajdywania historii własnej, próby odnajdywania historii społeczności. I to wszystko razem tworzy bardzo, bardzo wyjątkową książkę. Mówiąc o tym, że jest to wiejska trylogia moralnego niepokoju, to rzeczywiście ta książka jest książką o, o dylematach różnego typu. Jest książką, która pozostawia człowieka trochę w takim zawieszeniu, kiedy okazuje się, no, że są ludzie, ci ludzie gdzieś są, o coś walczą. To jest też, to bardzo to tutaj widać, jak tak naprawdę. Budowa takiej elektrowni i taka duża inwestycja, jak doprowadza do wytworzenia się pewnego rodzaju wspólnoty obywatelskiej takiej, która coś usiłuje zrobić, która to wspólnota jest przez długi czas oszukiwana przez władze komunistyczne, która później jest mamiona przez władzę demokratyczne, która później gdzieś zostaje, zostaje wystawiona i pozostawiona sama sobie. No, bo musicie sobie Państwo sami odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład wspólnota kilkunastu domów starych, w sumie kilkanaście osób, kilkanaście bardzo małych rodzin, czy jest w stanie zablokować inwestycję, która ma przynieść prąd dla całej, całej części południowych Czech, na przykład? Pewnie nie jest. I Wiadomo jest, że ta historia jest będzie tragiczna, no bo wiadomo, jak ona się skończy. No i kończy się tak, jak można się spodziewać. Natomiast obserwujemy tutaj zmagania, obserwujemy tutaj zmiany, jakie zachodzą w tych ludziach, jak oni dorastają do pewnych ról, jak odnajdują się w pewnych rolach. I to jest ten cały taki, nazwijmy to, jeden główny wątek, który w tej książce jest. Ten to, 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 to wątek fabularny z tym związany. To jest. To jest lat, to są, czyli to są lata 80., to jest dojrzewanie, i to jest zanikanie wsi, to jest próba przeciwstawienia się temu, temu zjawisku, to jest próba, próba gdzieś zachowania tego, co się jeszcze da zachować. Ale urok tej książki, ogromny urok, polega na tym, jak, jakie tam są w to wszystko wplecione mikrohistorie, mikrokadry. Takie niespieszne opowieści, które snują się przez, przez całą książkę. Jednym z takich elementów, tak, takich opowieści jest w ogóle fantastycznie w tej książce pokazany wątek czeskiej literatury, i on tutaj jest oddany w postaci, w postaci przygód wojaka Szwejka, dlatego że bohaterka, jak o tym opowiada, Jedną z pierwszych rzeczy, które kupuje po powrocie do Czechosłowacji, to do Czech już nie do Czechosłowacji tylko do Czech, to jest poszukiwania, poszukiwania książki i kupuje sobie nawet stare wydania takie, które kiedyś czytała i w którymś momencie nawet rozmawia z ojcem i mówi, że tak naprawdę ten haszek towarzyszy jej przez całe życie. Ona mieszkała w międzyczasie w Nowej Zelandii, w Australii, w Brazylii, w Hiszpanii, uczyła się w sumie kilku języków i w każdym z tych języków kupowała haszka, którego znała na pamięć i uczyła się tego języka, czytając, czytając szwejka. Tych wątków szwejkowych w ogóle w tej książce jest więcej. I to nie jest tak, że, że trzeba być tweikologiem, żeby ją czytać, bo to nie o to chodzi. To nie jest tak, że tu będą jakieś bezpośrednie do tej książki odwołania, chociaż jedno jest przepiękne, przepiękne odwołanie, które za chwilę Państwu zacytuję. Ale raczej to jest o tym, że ten haszek przewija się przez całą tę książkę, a fakt, że ona też dzieje się w czeskich Budziejowicach. I też pojawia się wątek tego pułku, w którym haszek służył w trakcie I wojny światowej, jest w, ogóle, jest w ogóle niesamowity. I tak sobie pomyślałem, że to jest taka bardzo piękna i głęboka ciągłość kulturowa, która gdzieś jest w tej książce pokazana. Ten haszek jest także, i to jest drugi element, który w tej książce jest pięknie pokazany. Ta książka to jest pewnego rodzaju rozważanie nad. Istotą czułości. Tak, nie, nie, nie przesłyszeliście Państwo, mówię o czułości i ta czułość tutaj pojawia się w wielu miejscach. W wielu miejscach, czytając tę książkę, będziemy się zastanawiać, czym jest czułość. Dlatego, że główna bohaterka w swojej rodzinie tej czułości się nie okazuje. Nie składa się sobie życzeń na jakieś tam święta, Daje się tylko prezenty bardzo zdawkowo, nie mówi się miłych rzeczy, po prostu, po prostu się żyje. A jednocześnie, na przykład, ona, ta bohaterka ma brata, którego bardzo kocha. Brat jest o kilka lat starszy od niej i te relacje są takie bardzo szorstkie. To jest bardzo te, szorstkie, a jednocześnie ciepłe. On się do niej zwraca per siostra, mówi tak: ej, siostra, coś tam. I tam zawsze ta siostra pada. Ona też, ten brat o nią dba, natomiast brat prosi ją o czytanie książek i ona regularnie czytuje mu właśnie szwejka. Jest to taki rytuał, który ma miejsce przez całe lata. W którymś momencie nawet on gdzieś tam to wspomina jako pewne takie zdarzenie z przeszłości, gdzie, gdzie coś tam miał miejsce. Natomiast to jest taki ich rytuał. Rytuał głośnego czytania książki, który jest... Pewnego rodzaju namiastką czułości, taką namiastką bliskości. Coś, coś pięknego. Druga rzecz, która tam jest, ta, ta czułość, która jest w tej książce pokazana, to jest taki wątek. Ja się tak zastanawiam, dlaczego w tej książce widać czułość, I tak sobie uświadomiłem, że jak pomyślę sobie o takich zajęciach rolniczych, czy związanych gdzieś z rolnictwem, z ziemią, z uprawą, z czymś takim, to w kategoriach czułości. Myślałbym o pszczelarstwie i tu jest wątek pszczelarski. Tu jest w ogóle bardzo pokazane to takie pszczelarstwo no nie jest omawiane, ale ono jest cały czas obecne. Jest pasieka, jest wirówka, jest odwirowywanie jest pokazany tam jakoś krótko opisany proces zbijania ramek, i to wszystko jest tak pięknie pokazane. Są takie zwroty, jak ramki, gwoździki. Zapach i te wszystkie rzeczy, jak Państwo sobie poskładacie, te, te pole znaczeniowe, miód, wosk, żółć, ciepło, kwiaty, łąka, zapach, słońce, pszczoły, bzyczenie. To wszystko tworzy, to wszystko tworzy takie kontinuum takie czułości, które gdzieś też w tej książce funkcjonuje. Przepięknie, przepięknie to jest powiedziane. Ale zapomniałem Państwu przeczytać jednego fragmenciku i zrobię to teraz, bo to jest przepiękny wątek o tym, czym jest, jak jest tutaj na przykład ten haszek pokazywany. A więc pozwolicie Państwo, że otworzę książkę i będę czytał. Jesteśmy więc w sadzie. I mamy sytuację taką, że. Iż hajczek pisze tak. Miał na sobie wyprasowany granatowy kombinezon. Przytuliłam twarz do postrzępionego kołnierzyka jego koszuli. Pachniała mydłem do prania. Delikatnie ugryzłam go w szyję. Przepytam cię z drzew, szepnęłam mu do ucha. Znowu. Będę ci patrzeć w oczy tak długo, aż odwrócisz wzrok, powiedziałam, czekając, żeby jego spojrzenie się roziskrzyło i zniknął z niego smutek. Wiedziałam, że nikt nie zna go tak dobrze jak ja. Przemknęły mi przez głowę słowa taty: "Zobaczysz, kiedyś sfiksuję, tak jak jego matka". Zmroziło mnie to. Zabrzmiało to tak złowieszczo. Dlatego, dlaczego to powiedział? Jeśli sfiksuję, to sfiksuję, pomyślałam i ruszyłam biegiem przez ogród. Podporucznik Dub! wykrzyknęłam. Zdeniek zrobił krok i klepnął pień jabłoni, za którą się schował. Kadet Bigler podbiegł parę kroków, wchycił wątły, wykrzywiony pień gruszy i obiegł ją wokół. Spojrzał na mnie w oczekiwaniu na kolejne imię. Porucznik Lukasz. Najpiękniejsze drzewo w całym ogrodzie. Strzeliste, o równym pniu, gładkiej korze, regularnej koronie. W zeszłym roku było na nim zatrzęsienie śliwek. Balun! zawołałam. Zdeniek dał susa w kierunku niskiej jabłoni o grubym, przysadzistym pniu. Najsłodsze jabłka we wsi. Pani Millerowa! Było to stare, przygięte do ziemi drzewo, które rodziło mikre, kwaśne jabłka o grubej skórce. Wuj kiedyś podpał, podparł jeden jego konar rosożką. Całe się trzęsło na wietrze. Przypominało staruszkę wspartą na lasce, Kati. Zdenek podbiegł parę kroków i nagle się zatrzymał. Rozglądał się bezradnie po drzewach, wreszcie rozłożył ręce. N no, pani Kati! Nie wiem, co za pani Kati? No, żona Wendlera, handlarza chmielem. To dama, która przyjechała do porucznika Lukasza i wpakowała mu się do mieszkania. Zdenek patrzył bezradnie. Ja wiem, że to trudne pytanie, chyba najtrudniejsze. Wzięłam go za rękę i poprowadziłam w stronę wysokiej młodej czereśni. Przeciągnęłam dłonią po jej gładkim pniu i spojrzałem w górę na bujną koronę. Przypomnij sobie, jak wygląda wiosną. Jest cała różowa, elegancka i piękna. Fajnie, rzecz, fajna rzecz nadawać drzewom imiona, powiedział Zdeniek, jeszcze zdyszany od biegania po ogrodzie. Przyszło mi to do głowy, kiedy po raz pierwszy czytałam szwejka. Miałam wtedy może 12 lat. Wuj zawsze chciał, żebym czytała mu na głos. Potem jeszcze raz przeczytałem tę książkę naszemu hondzie, dwa lata temu, w czasie wakacji. I od tej pory czytam mu ją w kółko. Nie lubisz fejka? Wiem, mój tato też nie lubi. Nawet się gniewał na wujka, że dał mi tę książkę. No i nie wiem jak państwo... Ale ja byłem, ja byłem zachwycony. Byłem zachwycony w ogóle wyobraźnią która, autora, która sprawiła, że potrafił wytworzyć coś takiego jak grę w nadawanie, grę w odpytywanie szwajka poprzez nadawanie imion drzewom i nie, nie, te imiona nie były przypadkowe. Ani te drzewa nie były przypadkowe, one coś znaczyły. Niesamowity, niesamowity wątek. W ogóle, takich wątków, które już znaliśmy, ja znam z twórczości hajczka, znaczy z selskiego baroku, tu jest więcej. Tu więc są te historie tych wiejskich domów pokazane, już znacząco mniej, to jest tylko taki drobny kontekst, ale jest, są te numery tych domów, te charakterystyczne zwieńczenia, wpisane daty. Jest przepiękny, przepiękny wątek wełtawy, która przepływa przez tę wioskę. I zastanawiam się w ogóle, jak to jest, że w czeskiej literaturze ten wątek rzeki, wątek wody jest tak mocno obecny. I u Denemarkowej, i u Hajczka tutaj. U Hrabala to w ogóle nie mówię, bo ta woda jest przez niego, to umiłowanie wody jest przez niego podkreślane. I też Jiży Grusza pisał o tym w swojej książce. Coś, coś przepięknego, to jak Hajczek opisuje rzekę. Związek ludzi z tą rzeką, to jak oni tę rzekę postrzegają u siebie, jak oni szukają tej rzeki w Pradze, zastanawiają się, ile czasu płynie piana stąd, gdzie są. Przepiękne. No i w ogóle ta książka jest piękna. Ta książka to jest naprawdę wspaniała książka. Bardzo, bardzo ją Państwu polecam. Z tego co wiem, można ją kupić cały czas. Mam też nadzieję, że kiedyś się ukaże w Polsce selski baroko, bo rybia krew. I jest znakomita. To jest druga książka. Trudno powiedzieć, że ona jest lepsza niż selski baroko jest inna. To jest, to jest podobne zjawisko, to jest podobna społeczność, to jest wieś, to są tajemnice rodzinne, to jest pewne zacietrzewienie, które jest takie samo dla rolników, czy dla mieszkańców wsi w Polsce i w Czechach, czy w Czechosłowacji, to jest ta sama historia, to są te same wartości, przywiązanie do ziemi, to jest przepięknie tutaj pokazane. A jednocześnie ta książka jest inna niż Selski Baroko. Opisuje inne zjawisko i pokazuje tych ludzi w innym kontekście. Znakomita to jest proza. Znakomita to jest proza, ja tylko kilka wątków Państwu zarysowałem, ale będziecie czytać, zwłaszcza jeżeli macie 40 lat plus, i pamiętacie lata 80., pamiętacie początek lat 90., to będziecie czytać tę książkę, i ona będzie dla Was podróżą w czasie nie do kraju, który znacie ale do kraju bardzo podobnego do kraju, który też zmagał się z Czarnobylem do kraju, który też zmagał się z, z próbą zagarnięcia przestrzeni. Jeśli mogę sobie pozwolić jeszcze tylko na taką końcową, prywatną uwagę, to muszę powiedzieć, że byłem kiedyś w sytuacji takiej, która jest tutaj opisana. Dlatego, że na początku lat 90., kiedy był budowany zbiornik retencyjny w Czorsztynie, ten tak zwany zalew Czorsztyński czy jezioro Czorsztyńskie, to będąc w, mieszkając w Nowym Sączu, to był rok 91 albo 92, albo te dwa lata, bo przez dwa lata pracowałem na takich wykopaliskach ratunkowych. To jest tak, że kiedy zalewa się taki zbiornik, to opróżnia się cmentarza, się wykopuje. Ja wykopywałem na przykład jakiś bodajże XIII-wieczny cmentarz czy XIV-wieczny cmentarz w miejscowości Stare Maniowy. To wielce interesujące, było dużo się nauczyłem o kościach, o układzie, trumien i tak dalej. Natomiast istotne było co innego. Jak tutaj hajczek pisuje: wieś, która znika, te rozbierane budynki, przygotowane budynki. To wiem, o czym on pisze, bo ja tego doświadczyłem. Bo doświadczyłem bycia w jakimś miejscu przez dwa lata, właściwie przez całe wakacje, chodzenia danej, daną drogą przez dwa miesiące praktycznie codziennie. I kiedy po dwóch latach ten zbiornik zaczął być napełniany, to przyjechałem tam ze swoją koleżanką, z którą byliśmy na tych wykopaliskach, i poszliśmy na to miejsce, gdzie kiedyś kopaliśmy. I było to. Niesamowite uczucie, dlatego że szliśmy drogą, którą chodziliśmy przez dwa lata, przez dwa miesiące, praktycznie codziennie, i szliśmy tą drogą, i ona w którymś momencie wchodziła do wody, i tej drogi już nie było. Ale myśmy wiedzieli, jak ta droga idzie dalej. I to jest takie niesamowite uczucie, kiedy stoicie Państwo przed rozlanym jeziorem. Orientujecie się po punktach, które gdzieś są daleko, bo jest jeszcze fragment jakiegoś komina, jest jeszcze niezalany, jest jeszcze jakiś kawałek znaku, gdzieś, który nie został zdjęty, są, są takie punkty orientacyjne w górach i doskonale wiecie, jak ta droga będzie szła, bo chodziliście nią tak długo, że wbiła wam się w pamięć, w taką pamięć mięśniową i wiecie, że możecie iść po tej wodzie nie przymierzając jak Jezus. I będziecie szli po wodzie, która będzie cały czas w głębokości kostek albo do połowy łydek i możecie to jakieś 10 kilometrów. Możecie wejść w jezioro 10 kilometrów. Będziecie wiedzieć, gdzie skręcić. A jednocześnie tych rzeczy już nie będzie. Jest to niesamowite, ale ja na to patrzyłem wtedy tylko z punktu widzenia niesamowitości tego, że, że, że coś znika, że coś zostanie zalane. Nigdy nie myślałem o tym, co oznaczało to dla tych ludzi, którzy tam mieszkali, a ja mijałem takie domy. Które były przeznaczone do rozbiórki, które zostały, zostały zalane, nad którymi teraz jest kilkanaście albo kilkadziesiąt metrów wody, i których nie ma. I dla mnie też ta książka była bardzo osobista, bo, bo dla mnie też była podróżą w czasie, bo ja po prostu wiem, jak to jest, wiem, jak to wyglądało z drugiej strony, ale nigdy nie widziałem, jak to wyglądało ze strony tych mieszkańców. Miałem wtedy, nie wiem, 19 lat i w ogóle o tym. W ogóle o tym nie myślałem. No ale teraz dzięki Izziemu Hajczkowi pomyślałem. Bardzo, bardzo Państwu Rybią Krew polecam. Znakomita książka. Nie wiem, mam wrażenie, że w Polsce chyba niedoceniana. Rzecz świetna, rzecz do dostania. Naprawdę czytajcie Państwo Hajczka. To jest w Czechach pisarz znany, bardzo doceniany. Nie wiem dlaczego w Polsce nie jest specjalnie doceniany. Nie potrafię tego pojąć, ta książka jest świetna. I tym optymistycznym akcentem czytajcie hajczka, czytajcie Rybią Krew, książka jest świetna. Żegnam się z Państwem dzisiaj. Strasznie zamarudziłem, ale ta książka była dla mnie bardzo istotna. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia wkrótce. Odezwę się z pewnością. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.